jacyś niedzielni katolicy czy kulturowi katolicy mówią wam o tym, że święto zmarłych jest świętem smutnym. Ważniejsza jest doktryna katolicka niż jakieś fantazje ludzi. Wyimaginowane pojęcie o świętach nieistniejących, tak jak święto zmarłych. Jeśli jakiś biskup mówi o tym, że 1 listopada to jest święto naszych bliskich zmarłych, to on buduje w ludziach fałszywe przekonanie o tym, że wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby iść do nieba. Zbawienie przechodzi przez uznanie swojej winy przed Panem Jezusem i przez pokutę. Ludzie będą przekonani o tym, że ich zmarli są w niebie, patrzą z nieba na nasze życie, pomagają nam, że my sobie do nich pójdziemy, jak umrzemy i będzie nam wszystkim radośnie. Nie, tak nie może być. To jest kolosalny błąd, który niesie za sobą gigantyczne, bardzo negatywne konsekwencje. Czyściec to nie jest miejsce, gdzie wszyscy sobie siedzą i czekają na wpuszczenie do nieba, ale nie rozumiemy w pełni, co tam się dzieje. To jest przyczyna do tego, żebyśmy my tracili wiarę, po prostu. Lepiej, jak wiadomo, zmierzyć się z trudną do przyjęcia prawdą, niż trwać w przyjemnej iluzji. Kościół pozbawia te dusze ogromu pomocy, którą jest im winien. W ramach naszej działalności postanowiliśmy otworzyć grupę modlitewną, w której będziemy się modlić ze zmarłych. Cześć, jestem Natalia i witam Cię na kanale Okiem Tradycjonalisty. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to od razu zachęcam Cię do tego, żebyś zostawił nam subskrypcję i kliknął w dzwoneczek, ponieważ dzięki temu będziesz na bieżąco ze wszystkimi filmami, jakie tutaj publikujemy. A ponieważ publikujemy tutaj filmy regularnie, to myślę, że warto z nami zostać. W każdy poniedziałek pojawiają się tutaj katolickie podsumowania tygodnia, w których komentujemy bieżące wydarzenia z życia Kościoła w duchu tradycji katolickiej. A w każdą środę i w każdy piątek pojawiają się tutaj filmy tematyczne również w duchu tradycji katolickiej. I raz na miesiąc pojawia się również filmik z pakowania paczki niespodzianki, którą raz w miesiącu wysyłamy do jednego z naszych wspierających na portalu patronite.pl. Zachęcam także do odwiedzenia naszych kont instagramowych, mojego i mojego męża, do których nazwy wyświetlam gdzieś nade mną, a także do odwiedzenia naszego portalu na profilu patronite właśnie, gdzie można sprawdzić nasze cele na przyszłość oraz wesprzeć nas oczywiście finansowo, dzięki czemu możemy się rozwijać. Na początek jeszcze, zanim zacznę, chciałabym Wam polecić pewną książkę, która myślę będzie dla Was interesująca i przydatna. Jest to książka wydawnictwa De Regio pod tytułem 100 lat modernizmu. Autorem jest ksiądz należący do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X. Jak wiemy, modernizm jest herezją, która obecnie toczy dość mocno Kościół katolicki i która tak naprawdę zniewala go w pewnym sensie, ponieważ Kościół, dopóki nie jest w stanie zabłysnąć blaskiem swojej prawdy, nie jest również w stanie pełnić swojej misji przybliżania narodów do Chrystusa, tak, zbawiania świata, ponieważ nie jest w stanie głosić prawdy w całej swojej pełni. Dobrze jest po prostu wiedzieć, skąd ta herezja modernizmu generalnie się wzięła w Kościele, dobrze wiedzieć, jakie prądy myślowe towarzyszyły rozwojowi tej herezji, bo to, że ona jest potępiona przez Kościół i to, że my to wiemy i że głosimy to, że ona jest potępiona przez Kościół i absolutnie katolik nie ma prawa jej wyznawać, to jest jedno, a druga sprawa to jest to, że warto wiedzieć, na czym dokładnie ta herezja polega i skąd ona się wzięła, jakie są jej korzenie. Dobrze jest mieć pełny obraz tej herezji, lepiej ją zrozumieć i dzięki temu po prostu skuteczniej ją zwalczyć. Dlatego też serdecznie polecam Wam tę książkę. Więc jeszcze raz powtarzam, wydawnictwo De Regio, 100 lat modernizmu, źródła Soboru Watykańskiego II. A przechodząc już do właściwego tematu filmu, chciałabym poczynić dzisiaj kilka krótkich, mam nadzieję, ponieważ za bardzo się rozgadywałam, jak wiadomo, na filmach, zwłaszcza ostatnich, więc mam nadzieję, że ten nie zajmie więcej niż 15 minut. Chciałabym poczynić w tym filmie krótkie refleksje na temat pewnego zjawiska, które ma miejsce w kościele, znaczy kościele posoborowym, tak? Ja tutaj nie chcę oczywiście rozróżniać na jakiś kościół zły i gorszy. Stosuję takie pojęcie po prostu jak kościół posoborowy po to, żeby zdefiniować, żeby jakoś uprościć to zjawisko, tak? Żeby jakoś powiedzieć prosto i krótko o tym zjawisku, które ma miejsce, któremu nie da się zaprzeczyć, które istnieje po prostu w rzeczywistości, że jest pewna grupa osób, które należą do kościoła, które chodzą na nową mszę i które jakby praktykują swoją wiarę w tym duchu, który no, powstał po Soborze Watykańskim II. Jest to duch coraz bardziej, coraz radykalniej oddalający się od ducha tradycji katolickiej, czyli od ducha takiego skrajnie typowo katolickiego, który był przez wszystkie wieki
co zauważają nawet biskupi i często nie kryją, tak jak w ostatnim podsumowaniu tygodnia wspomnieliśmy o właśnie jednym z biskupów, który wprost powiedział, że no od soboru tak naprawdę mamy do czynienia już jakby z inną nauką, tak? To nie jest jakby żadną tajemnicą dla nikogo, to nie jest jakieś tworzenie sztucznych podziałów pomiędzy katolikami, to jest po prostu definiowanie jednego prostego faktu, że niestety od soboru Watykańskiego II, zwłaszcza już teraz, ile czasu już od tego minęło, to teraz już tak typowo mamy do czynienia jakby z wiarą, którą coraz ciężej jest po prostu nazwać katolicką, w której coraz częściej po prostu uwidaczniają się różne wpływy z różnych jakichś innych religii, głównie oczywiście z protestantyzmu, także z judaizmu, gdzie sprowadzamy też naszą wiarę katolicką, która jest wiarą mistyczną do jakichś takich naturalistycznych pojęć, gdzie no po prostu nie mamy już do czynienia z tą pełnią wiary przekazanej przez apostołów i przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego ja mówię kościół posoborowy, po to, żeby po prostu rozróżnić katolików wyznających tę właśnie pełnię wiary katolickiej i katolików, którzy są pod panowaniem jakby tych hierarchów, którzy tę wiarę naginają, przeinaczają i po prostu zaciemniają. Jednym z takich zjawisk zaciemniania naszej wiary jest brak prawidłowego rozróżnienia w uroczystościach, jakie obchodzimy na samym początku listopada. Podejrzewam, że tradycjonaliści w znacznej większości zdają sobie sprawę z tego, natomiast widzę, że często to katolików, oczywiście głównie chodzących na nową mszę, po prostu pojawia się jakiś taki dziwny kompleks, żeby po prostu nie mówić wprost, jakie święta, jakie uroczystości właśnie obchodzimy i jakie one mają znaczenie i jakie prawdy nam przekazują i co z tego wynika. Dlatego też nagrywam ten odcinek, żeby po prostu ta prawda mocno wybrzmiała, żeby ta prawda była dla nas czymś bardziej niż oczywistym, żebyśmy nie mieli nigdy żadnych kompleksów w mówieniu o tym, co w zasadzie świętujemy 1 listopada i co obchodzimy 2 listopada. Żeby unaocznić Wam ten problem, przytoczę Wam tutaj wypowiedź jednego z polskich biskupów, która pojawiła się w ubiegłym roku na jednym z katolickich portali informacyjnych. Jest to wypowiedź, która skrajnie rozmywa nam znaczenie tych świąt, tych uroczystości i jeszcze bardziej oddala nas od prawidłowego postępowania w naszym życiu duchowym dotyczącym tych właśnie uroczystości. I zobaczycie też, jak bardzo po prostu nas to oddala od katolickich dogmatów. Otóż na tym portalu pojawił się artykuł pod tytułem "Wszyscy święci to nasi bliscy zmarli". Biskupem, którego wypowiedź przytaczam tutaj, jest biskup Libera. Jest to biskup płocki. Święta jest babcia, nad której grobem stoisz, bo umiała zawsze cię rozumieć. Dziadek, który nauczył życia i modlitwy. Ojciec, co choć z przytulaniem miał problemy, zawsze prowadził pewnie za rękę. Mama, której serce bije dla mnie nawet spoza grobu. Współbrat ksiądz, który w konfesjonale znajdował właściwe, ciepłe słowa pojednania. To są wszyscy święci, podkreślił kaznodzieja. I dalej w tym artykule czytamy: zdaniem biskupa Libery uroczystość wszystkich świętych mówi, że żyją oni nie tylko we wspomnieniach, choćby najpiękniejszych. Ona obiecuje, że są naprawdę błogosławionymi. Żyją w Bogu i z Bogiem. Obiecuje to sam Jezus mówiący na krzyżu ostatkiem sił do Łotra: jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. To jest wielka nadzieja zapisana w drogowskazach nadziei, jakimi jest 8 błogosławieństw. Kochani, w dużym skrócie, co robi biskup wypowiadając takie słowa? Zaciemnia nam prawidła naszej wiary. Zaciemnia nam pojęcie tego, co się dzieje z duszą po śmierci i jakie to ma kolosalne konsekwencje w dalszej perspektywie. Jeśli biskup mówi do wiernych, że wszystkich świętych to jest święto dotyczące również naszych bliskich zmarłych, to jeszcze bardziej napędza to maszynę, która i tak już jest mocno napędzona, że wielu katolikom po prostu wydaje się, że wystarczy być dobrym człowiekiem, żeby iść do nieba. Tutaj właśnie szczególnie celne są dwa filmy, które pojawiły się jakiś czas temu na naszym kanale i jednym z tych filmów jest film mojego męża pod tytułem "Dobrzy ludzie idą do piekła". Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zachęcam do obejrzenia, ponieważ on też w dużej mierze dotyczy tego problemu. A drugim filmem jest filmik, w którym opowiadamy, jak byliśmy na pogrzebie odprawianym właśnie w ramach jakby nowej mszy, czyli tam byliśmy na nowym pogrzebie, nie pamiętam dokładnie tytułu. Oba linki do obydwu tych filmów znajdują się w opisie, także zachęcam, jeśli jeszcze ich nie widzieliście, żeby przesłuchać te filmy. Tam właśnie nakreślamy jeszcze bardziej szczegółowo ten problem. Otóż, co dzieje się, jak ludziom mówi się o tym, że w uroczystość wszystkich świętych świętujemy jakąś radość w niebie naszych zmarłych.
wszyscy coraz bardziej są nakręceni, wszystkim coraz bardziej, coraz głębiej zakorzenia się przekonanie, że zbawienie przychodzi przez albo bycie dobrym człowiekiem, albo przez samą wiarę. Nie. Zbawienie przychodzi przez uznanie swojej winy przed Panem Jezusem i przez pokutę. Biskup Libera mówi tutaj zarówno o 8 błogosławieństwach, tak, które Pan Jezus wygłosił na górze, o tym, że błogosławieni są cisi, błogosławieni są czystego serca, błogosławieni są, którzy się smucą, tak, i tak dalej. To oczywiście są święte słowa, wypowiedziane przez naszego, samego naszego Boga i Zbawiciela. Ale biskup Libera je przeinacza, ponieważ on je sprowadza do pojęć ziemskich. Nie każdy, kto smuci się, będzie zbawiony. Nie każdy, kto okazuje innym sympatię, będzie zbawiony. Tak jak tutaj mówił właśnie biskup Libera. Babcia, która zawsze umiała cię rozumieć. Kiedy mówimy o tym, że ktoś kogoś rozumie, w tym takim rozumieniu współczesnym, które jest silnie przesiąknięte ideologią liberalną, mamy na myśli kogoś, kto po prostu jest w stanie usiąść, wysłuchać drugiej osoby i tak dalej. To nie jest świętość, to jest pewien element bycia dobrym człowiekiem, owszem, ale nie od tego zależy nasza świętość, nie od tego, nie stąd bierze się to, czy my zasługujemy na niebo. Tak samo dziadek, który nauczył życia i modlitwy, ojciec, co choć z przytulaniem miał problemy, zawsze prowadził pewnie za rękę, mama, której serce bije dla mnie spoza grobu, współbrat ksiądz w konfesjonale, który znajdował właściwie ciepłe słowa pojednania. Tutaj biskup Libera sprowadza te cechy, które człowiek, każdy katolik, owszem, powinien mieć, ale które nie są świadectwem, bezwzględnym świadectwem jego świętości. Świadectwem świętości jest bezwzględne oddanie, bezwzględne nasze oddanie Panu Bogu i cierpienie dla Pana Boga, jakie my ponosimy w tym świecie. Zgadzanie się na cierpienie, życie przepełnione całym modlitwą i cierpieniem, to jest droga do świętości, jaką zawsze szli wszyscy święci katoliccy, którzy zostali kanonizowani przez Kościół. Świętym nie jest człowiek, który okazuje jakąś sympatię innym ludziom. Świętym nie jest człowiek, który jest dla nich współczujący, miły, nawet pomocny, koleżeński. Świętym nie jest każdy człowiek, którego my postrzegamy jako dobrego człowieka. Świętym jest tylko ten człowiek, który praktykował cnoty chrześcijańskie w stopniu heroicznym. Kościół zawsze to rozumiał i Kościół zawsze badał to, czy jeśli rozwijał się naturalnie czyjś kult, tak? Jeśli ktoś umarł w opinii świętości, to Kościół zanim ogłosił go błogosławionym, zanim ogłosił go świętym, zanim nastąpiła, czyli zanim nastąpiła jego beatyfikacja i kanonizacja, zanim to nastąpiło, był jeszcze proces, tak? Najpierw był proces beatyfikacyjny, później był proces kanonizacyjny. W tych procesach bada się, czy dana osoba praktykowała cnoty chrześcijańskie w stopniu heroicznym, czyli czy ona była oczyszczona wewnętrznie z ziemskich przywiązań, czy jej życie było przepełnione modlitwą, gorliwą modlitwą, czy jej życie było przepędzone ofiarą, czy ona wyznawała w pełni katolicką naukę, czy miała przede wszystkim na celu miłość Boga i bliźniego, ale prawdziwą miłość Boga i bliźniego, nie miłość liberalną, tylko czy ta osoba kochała Boga na tyle, że chciała zadośćuczynić Mu za wszystkie grzechy tego świata, czy chciała Jemu się całkowicie ofiarować, czy kochała bliźnich na tyle, że chciała ich zbawienia przede wszystkim, bo miłość po katolicku do drugiego człowieka to jest przede wszystkim pragnienie zbawienia danej osoby, tak? To jest dążenie do tego, żeby ta osoba była zbawiona i to jest katolicka miłość. I czy taka osoba właśnie, która umarła w opinii świętości, Kościół sprawdzał, czy właśnie w taki sposób ta osoba kochała innych ludzi. I dopiero w momencie, kiedy Kościół przebadał życie takiej osoby od początku do końca i był w stanie orzec, że taka osoba wyróżniła się na tle innych pobożnych ludzi swoją głęboką miłością, ofiarnością dla Chrystusa i dla bliskich, i dla bliźnich, tak? To dopiero wtedy mógł ogłosić ją świętą. Oczywiście do tego jeszcze dochodzi kwestia tego, że za pośrednictwem tej osoby muszą zdarzyć się jakieś cuda, które Kościół potwierdzi, tak? Które będą faktycznie niewytłumaczalne i dopiero w momencie, kiedy, już nie pamiętam jaka jest wymagana ilość cudów za pośrednictwem danej osoby w procesie kanonizacyjnym, a nie beatyfikacyjnym, ale jest to obowiązkowy warunek. Jeśli nie zadzieją się cuda za pośrednictwem danej zmarłej osoby w opinii świętości, to nie możemy uznać jej za błogosławioną. Nie możemy uznać jej za osobę zbawioną, tak?
Ona może być zbawiona, ale Kościół ogłasza świętymi dopiero te osoby, o których świętości jest przekonany na każdej możliwej płaszczyźnie. I święto wszystkich świętych to jest właśnie święto osób, które są zbawione. To jest właśnie święto, gdzie świętujemy radość, tak? To swoją drogą też jest bardzo ważny temat, że wiele osób mówi o święcie zmarłych i tego typu rzeczy. Święto Wszystkich Świętych nie jest świętem zmarłych. Święto Wszystkich Świętych jest świętem osób zbawionych, które cieszą się wieczną radością w niebie. Więc jeśli jacyś niedzielni katolicy czy kulturowi katolicy, bo tak często miałam okazję widzieć, mówią wam o tym, że święto zmarłych jest świętem smutnym, czy jakimś właśnie przygnębiającym, bo jeździmy na groby naszych zmarłych, o których pamiętamy, których jest nam przykro, bo nie ma z nami i tak dalej, to absolutnie nie miejcie żadnych kompleksów, żeby powiedzieć im, że Wszystkich Świętych jest świętem radosnym. Ważniejsza jest prawda, którą Kościół głosi, ważniejsza jest doktryna katolicka niż jakieś fantazje ludzi. Niż jakieś wyimaginowane pojęcie o świętach nieistniejących, tak jak święto zmarłych. Nie. My 1 listopada świętujemy święto Wszystkich Świętych, a więc wszystkich zbawionych. Jest to święto radosne. Wtedy kapłan ma białe szaty. Wtedy się cieszymy z radości osób zbawionych i w introicie na mszy trydenckiej śpiewamy Gaudeamus, czyli radujmy się wszyscy w Panu. Tak zaczyna się tekst introitu, który śpiewamy właśnie na Wszystkich Świętych. Przytoczę wam tutaj fragment kazania Bedy Czcigodnego z przełomu VII i VIII wieku. Dzisiaj najmilszy świętych wszystkich, pod jedną radością uroczystości obchodzimy święto, z których towarzystwa raduje się niebo, z których obrony raduje się ziemia, których triumfami Kościół Święty ma koronę, których wyznanie im mężniejsze na męce, tym jest zacniejsze w czci, bo kiedy przybywało potyczki, przybywało i chwały. 1 listopada jest świętem, w którym my, Kościół walczący na ziemi, radujemy się z tego, że mamy w niebie orędowników, że mamy ludzi, którzy swoim życiem na ziemi dowiedli swojej miłości do Chrystusa i miłości do Kościoła i nadal pomagają nam te osoby, tak? Które na ziemi starały się czynić dobrze dla Boga i dla innych i teraz tak samo oddają Bogu wieczną chwałę w niebie i dla nas wypraszają łaski po to, żebyśmy mogli pełnić swoją misję na ziemi i po to, żebyśmy mogli prowadzić ludzi do Chrystusa przede wszystkim, bo taki jest główny nasz cel. A wracając do tego problemu, który zaczęłam wcześniej. Święto Wszystkich Świętych jest oczywiście świętem nie tylko błogosławionych i świętych, którzy są beatyfikowani oficjalnie i kanonizowani. Jest to święto, jak sama nazwa wskazuje, wszystkich osób, które są w niebie. Problem jest w tym, że my nie wiemy, kto jest w niebie poza osobami, które są oficjalnie błogosławione i kanonizowane przez Kościół. My nie jesteśmy w stanie orzec, że ktoś jest już bezwzględnie zbawiony. Nawet jeśli uważaliśmy go za dobrą osobę. Nawet jeśli wydawało nam się, że jest to osoba głęboko religijna. Nawet jeśli wydawało nam się, że jest to osoba głęboko pobożna. To nie możemy orzec, że jest ona zbawiona. Musimy zauważyć, że wszystkie przypadki osób, które są oficjalnie wyniesione na ołtarze, to są przypadki osób, o których heroiczności, co do heroiczności cnót my nie możemy mieć najmniejszych zawahań. Co do ich heroiczności cnót my nie możemy wątpić, bo to jest poświadczone w ich żywotach, tak? Hagiografie przekazują nam, jak doniosłych, jak ofiarnych czynów oni byli w stanie dokonać i co właśnie dowodziło ich ogromnej miłości, prawdziwej miłości do Chrystusa i do bliźnich. I przez to właśnie oni stali się świętymi. Nam aktualnie w tych czasach, gdzie żyjemy, wydaje nam się, że tak naprawdę każdy, kto jakoś tam wykazuje, powiedzmy, podstawy bycia katolikiem, tak, czyli jakieś podstawy na prawdziwej pobożności, nam się wydaje, że on jest święty. Nie możemy tak osądzać. Możemy oczywiście mieć nadzieję, ale nadzieja to nie jest stwierdzenie. Ja również mam takie osoby, o których mam naprawdę głęboką nadzieję, że one są zbawione i że są już w niebie, ale my nie znamy głębi ich sumień. To zna tylko Bóg, który przenika sumienia wszystkich ludzi do samego końca. I tutaj tkwi podstawa tego, co my powinniśmy świętować 1 listopada. My 1 listopada nie możemy myśleć o naszych bliskich zmarłych. Jeśli jakiś biskup mówi o tym, że 1 listopada to jest święto naszych bliskich zmarłych, to on buduje w ludziach fałszywe przekonanie o tym, że wystarczą jakieś tam pewne rzeczy robić, wystarczy być jakimś tam właśnie takim dobrym człowiekiem,
żeby być zbawionym. Nie wystarczy. Trzeba być człowiekiem praktykującym cnoty chrześcijańskie w stopniu heroicznym. To jest takie słownictwo teologiczne, tak? Ale ja to mówię, bo ono najlepiej ilustruje ten problem, tak? Że tu nie wystarczy być miłym dla wszystkich. Tutaj trzeba całe życie ofiarować Chrystusowi. Całe życie, od początku do końca, oczywiście od nawrócenia, tak? Niektórzy święci to, wiadomo, żyli źle, później się nawrócili i dopiero urzeczywistnili ten ideał Chrystusa w swoim życiu, ale oni go urzeczywistnili. My nie możemy myśleć o tym, że nasi bliscy zmarli bezwzględnie są w niebie, bo nam się tak wydaje. To jest kolosalny błąd. I co z tego wynika? Z tego wynika, że ludzie będą przekonani o tym, że ich zmarli są w niebie, patrzą z nieba na nasze życie, pomagają nam, że my sobie do nich pójdziemy, jak umrzemy i będzie nam wszystkim radośnie. Nie, tak nie może być. To jest kolosalny błąd, który niesie za sobą gigantyczne, bardzo negatywne konsekwencje, zarówno dla nas samych, jak i dla naszych bliskich zmarłych. Bo nam, gdy nam się wydaje, że nasi bliscy zmarli są w niebie, to co my robimy? Nie modlimy się za nich. Nie myślimy o tym, że oni mogą przeżywać ciężkie męki w czyśćcu. To właśnie jest kolejna sprawa, którą chcę tutaj poruszyć. To jest kolejna sprawa, że jeśli my 1 listopada, jeśli nam się wydaje, że my 1 listopada świętujemy święto wszystkich naszych bliskich zmarłych, to co my w zasadzie świętujemy 2 listopada i przez resztę listopada? Przecież cały listopad, począwszy od 2 listopada przez całą resztę, jest przesiąknięty modlitwą za zmarłych, za wiernych zmarłych. To jest miesiąc modlitwy za wiernych zmarłych, którzy przebywają w czyśćcu. Nasze modlitwy pomagają tylko tym zmarłym, którzy przebywają w czyśćcu. Jeśli ani my o tym nie myślimy, ani biskupi o tym nie mówią, a w liturgii przedstawiamy to bardziej tak, że modlimy się po prostu, żeby tam się za nich pomodlić, żeby im ofiarować jakiś miły prezent, żeby było naszym bliskim zmarłym miło, żeby nas samych pocieszyć, że coś tam robimy dla tych zmarłych, ale nie rozumiemy w pełni, co tam się dzieje, to jest przyczyna do tego, żebyśmy my tracili wiarę, po prostu. Bo co to jest za wiara, w której my nie mamy świadomości tego, że życie poza tą sferą doczesną jest znacznie bardziej realne, znacznie bardziej dotkliwe niż to, co my przeżywamy tutaj, tak? Tak jak święta Teresa z Awili mówiła, że obecne życie, doczesne życie jest tylko nocą w kiepskiej karczmie. I tak właśnie jest. To, że my tutaj żyjemy i to, co my widzimy, to, co my odczuwamy, to jest wszystko tak naprawdę nic w porównaniu z tym, co my będziemy odczuwać, co my będziemy widzieć, czego będziemy doświadczać w życiu po śmierci. Bo tam dopiero zaczyna się nasze prawdziwe życie i tam dopiero my będziemy w pełni rozumieć realia. I tutaj musimy przejść do tego, co się dzieje przez cały listopad. Od 2 listopada do końca listopada Kościół modli się za wiernych zmarłych, którzy cierpią w czyśćcu. I niewielu jest biskupów, niewielu jest księży, którzy mówią o tym wprost i otwarcie. Którzy mówią o tym, że wierni zmarli, którzy nie oczyścili się ze swoich grzechów w ciągu życia doczesnego, przeżywają okrutne męki w czyśćcu. Czyściec to nie jest miejsce, gdzie wszyscy sobie siedzą i czekają na wpuszczenie do nieba. Czyściec to nie jest takie miejsce, w którym, nie wiem, odpracowują sobie jakoś nieodpracowane rzeczy na ziemi. To jest rzeczywistość, której nie możemy w ogóle porównywać z tą rzeczywistością doczesną. To jest coś przekraczające nasze możliwości pojmowania. I tego księża biskupi nie głoszą. Dlaczego? Pewnie dlatego, żeby nie niepokoić wiernych. Pewnie dlatego, żeby po prostu nasza religia, żeby wiara katolicka z prawdziwej zmieniała się w iluzoryczną. Zmieniała się w przyjemną dla człowieka. Zmieniała się w taką, która będzie do przyjęcia tak naprawdę dla każdego, kto nie chce zanadto ani od siebie wymagać, ani wymagać od innych. Kto nie chce zderzyć się z prawdą, która być może nie jest dla nas zbyt przyjemna. Ale niestety taka jest prawda, ponieważ grzech, wszystko oczywiście jest skutkiem grzechu pierworodnego. Grzech pierworodny był odwróceniem się od Boga. Grzechy, które my popełniamy na ziemi, są odwróceniem się od Boga. Zapłatą za grzech jest śmierć. I tylko dzięki miłosierdziu Bożemu my mamy jeszcze możliwość odpokutowywania naszych win po śmierci. My powinniśmy w ogóle dziękować za to, że istnieje czyściec, bo gdyby czyściec nie istniał, to bardzo niewiele osób szłoby do nieba. Tak jak mówił kardynał Robert Bellarmine. Niewiele dusz idzie do nieba,
Większość to są dusze, które muszą jeszcze się oczyścić w płomieniach czyśćcowych. I jeśli my chcemy wyznawać pełnię wiary katolickiej, jeśli my chcemy rozumieć prawdę dotyczącą życia po śmierci, to musimy zwrócić się do tej prawdy przekazanej nam przez Chrystusa i przez apostołów zawartej w tradycyjnej liturgii za zmarłych, która odprawiana jest 2 listopada, w dzień zaduszny. Zawsze odprawia się mszę świętą rekwiem. Jeśli ktoś ma możliwość iść na mszę trydencką rekwiem i jeszcze nigdy na niej nie był, to bardzo Was serdecznie do tego zachęcam. To jest zupełnie inna liturgia niż liturgia żałobna, liturgia pogrzebowa, jaką znacie z nowej mszy. Na nowej mszy jest więcej radości z tego, że ktoś się cieszy ze spotkania z Bogiem i więcej fałszywej nadziei. Tutaj mamy prawdę o tym, że nie wiemy, co się dzieje w zaświatach i jeśli dusza cierpi w czyśćcu, to możemy jej pomóc. Tutaj są same pobudki do tego, żebyśmy my tym duszom pomagali. Także jeśli macie taką możliwość i jeszcze nie byliście na liturgii rekwiem, to bardzo, bardzo serdecznie Was do tego zachęcam, a jeśli nie macie możliwości, to przeczytajcie sobie przynajmniej tekst takiej liturgii i zobaczycie, jak różna jest to liturgia od liturgii pogrzebowej z nowej mszy. Link do tej liturgii zamieszczę w opisie. A żeby Wam to unaocznić, to przeczytam przynajmniej fragment modlitwy z tradycyjnej liturgii. To jest akurat modlitwa na ofertorium. Panie Jezu Chryste, Królu Chwały, zachowaj duszę wszystkich wiernych zmarłych od kar piekielnych i głębokiej czeluści. Wybaw je z lwiej paszczęki. Niech ich nie pochłonie piekło. Niech nie wpadają w ciemności, lecz chorąży święty Michał niech je stawi w światłości świętej, którą kiedyś obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. Składamy Ci, Panie, ofiary i modły pochwalne, a Ty je przyjmij za te dusze, które dzisiaj wspominamy. Spraw, o Panie, niech przejdą ze śmierci do życia, które niegdyś obiecałeś Abrahamowi i jego potomstwu. Także, kochani, uważajcie na wszystkich księży, wszystkich biskupów, którzy próbują rozmywać tę prawdę, że istnieje czyściec i że istnieją dusze, które na pewno pokutują w czyśćcu i że na pewno jest ich bardzo dużo i że powinniśmy w taki sposób podchodzić do naszych zmarłych, że nie wiemy, gdzie oni są i zawsze powinniśmy myśleć o tym, że oni tam przebywają i powinniśmy dążyć do tego, żeby im jak najbardziej pomóc. I nawet jeśli jakimś cudem wszyscy nasi bliscy, którzy pomarli, już na przykład odpokutowali w czyśćcu i są w niebie, to mamy obowiązek troszczyć się także za innych, bo czyściec na pewno jest pełen dusz cierpiących. Być może niektóre dusze w ogóle będą musiały pokutować tam do końca świata. Na pewno jest za kogo się modlić. A Pan Bóg zawsze przyjmuje modlitwy w taki sposób, że jeśli zanosimy je za kogoś, za kogo nie ma potrzeby ich zanosić, bo już jest w niebie, to na pewno Pan Bóg posłuży się tą modlitwą i ofiaruje je za jakąś inną duszę według swojej własnej woli i zarówno tej duszy, jak i nam samym przyniesie to zbawienny pożytek. I tak należy postępować. I jeszcze kilka słów o tym, jak kolosalną krzywdę robią tacy księża i biskupi, którzy rozmywają tę prawdę, która jest owszem nieprzyjemna, ale jest prawdziwa. Lepiej, jak wiadomo, zmierzyć się z trudną do przyjęcia prawdą, niż trwać w przyjemnej iluzji. Jeśli biskupi i kapłani nie pobudzają wiernych do tego, żeby się modliły za duszę w czyśćcu, żeby uświadamiały sobie grozę tego czyśćca, to wierni zmarli są pozbawieni pomocy, którą otrzymać powinni. Wówczas nie pełnimy jednej z naszych podstawowych powinności, którą właśnie modlitwa za zmarłych jest. Wierni zmarli są pozbawieni zarówno modlitwy, jak i ofiary zanoszonej przez nie tylko prywatnych wiernych, ale przez cały Kościół. Ponieważ modlitwy za zmarłych nie dość, że są zredukowane w liturgiach żałobnych, to również oficjum za zmarłych jest rzadziej odmawiane niż kiedyś. Generalnie te modlitwy za zmarłych już w ogóle zostały sprowadzone do czegoś mało istotnego, tak? Te modlitwy za zmarłych jest już jakimś takim dodatkiem, o którym w posoborowym kościele pamięta się coraz rzadziej. Jest to potwornie przykre, ponieważ jak mówił ksiądz Wianej w jednym ze swoich kazań na dzień zaduszny, jeśli by dusza stanęła w płomieniach czyśćcowych przed wiernymi, to być może ona, widok tej duszy i ogromne męki, jakie ona przeżywa, pobudziłyby wiernych do tego, żeby okazali im, duszom czyśćcowym, nieco litości i zajęli się modlitwą i ofiarowaniem swoich czynów za ich, za zmarłych, tak? Po to, żeby mogły dostąpić tego zbawienia, żeby mogły już wyjść z tych okrutnych płomieni czyśćcowych, które są nieprzejednanie dręczące. Spotkałam się też kiedyś z takim porównaniem, że jeden dzień w czyśćcu jest jak 1000 lat cierpień na ziemi. Oczywiście to jest
taka analogia, dzięki której my mamy sobie wyobrazić, jak okrutne jest cierpienie w czyśćcu. I z całą pewnością jest to analogia trafna, dlatego że zjawiska pozadoczesne są dla nas niepojmowalne i są tak dotkliwe, że my nie jesteśmy w ogóle w stanie sobie tego wyobrazić. Dlatego każde cierpienie, które tutaj przechodzimy, jest po prostu niczym w porównaniu z tym, co cierpią dusze czyśćcu. I teraz, skoro Kościół tak naprawdę pozbawił tej pomocy dusz czyśćcowych, którą powinniśmy im ofiarować, którą Kościół powinien im ofiarować, przez to właśnie rozmywanie prawdy o tym, że istnieje czyściec, prawdy o tym, że te dusze cierpią, głęboko cierpią, prawdy o tym, że my mamy obowiązek się za nie modlić, że my mamy obowiązek im pomagać. I jako że Kościół pozbawia te dusze ogromu pomocy, którą jest im winien, ale w obecnych czasach no nikt o tym nie myśli. W obecnych czasach, tak jak powiedziałam, większość osób skupia się na tym, że wszystkim wiernym, że wszystkim bliskim naszym to jest dobrze w niebie i nie ma się z nimi przejmować. To też w ramach naszej działalności postanowiliśmy otworzyć grupę modlitewną, w której będziemy się modlić ze zmarłych. Ona była już zapowiedziana jakiś czas temu, troszeczkę czasu już minęło, tak jak powiedziałam, ale właśnie ją otwieramy teraz na listopad. I właśnie teraz ją Wam ogłaszam. Teraz na ekranie pojawia się logo naszej grupy i mail naszej grupy. Grupa modlitewna nazywa się Lux Eterna. Mail na naszą grupę to grupa.luxeterna@gmail.com i na ten e-mail możecie się zgłaszać, jeśli chcecie modlić się za dusze czyśćcowe. Działanie naszej grupy polega na tym, że mamy harmonogram od poniedziałku do niedzieli i w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek modlimy się za dusze naszych zmarłych, których my sami będziemy wymieniać, tak? My i wy, którzy dołączycie do tej grupy. Jeśli chcesz do takiej grupy dołączyć i chcesz, żeby twoi bliscy zmarli byli objęci modlitwą przez całą naszą grupę, to napisz do nas maila z wyrażeniem chęci dołączenia do tej grupy i w tym mailu od razu zawrzyj imiona i nazwiska wiernych lub imiona tylko, jeśli chcesz, nie ma problemu, swoich zmarłych, których chciałbyś otoczyć modlitwą. Po tym, jak wyślesz nam tego maila, my wpiszemy imiona twoich zmarłych do tabelki. One będą w tej tabelce, te imiona będą w tej tabelce widniały i po prostu będą wzięte te dusze pod uwagę, gdy będziemy się modlić za zmarłych każdego dnia. My w odpowiedzi Tobie na ten mail wyślemy modlitwę tradycyjną, tradycyjną modlitwę za zmarłych z tradycyjnego modlitewnika, którą będziemy odmawiać codziennie. Każdy z naszej grupy będzie odmawiał codziennie taką modlitwę, oczywiście jeśli obowiązki stanu na to pozwolą, w intencji osób zebranych w tabelce na poniedziałek, zebranych w tabelce na wtorek, zebranych w tabelce na środę, czwartek i tak dalej. Tabelka będzie dostępna oczywiście dla wszystkich w arkuszu Google, który my będziemy aktualizować w miarę jak będzie się ona powiększać, tak? Czyli w miarę jak będą dochodzić kolejne osoby zmarłe do objęcia modlitwą, to my będziemy te osoby po prostu dopisywać do tej tabelki i każdy będzie miał do niej wgląd, tak? Każdy z grupy będzie miał wgląd do tej tabelki, żeby wiedzieć za kogo w danym dniu się modlimy. Czyli jeszcze raz powtarzam, grupa.luxeterna@gmail.com. Adres e-mailowy, na który możecie wysyłać zgłoszenia i imiona Waszych bliskich zmarłych, wyświetla się tutaj na ekranie. Jest on także zawarty w opisie tego filmu. Napiszę go również w komentarzu przypiętym pod tym filmem. Będziemy na pewno rozgłaszać tę grupę też na naszych mediach, więc śledźcie to wszystko i zapraszam do udziału w naszej grupie modlitewnej. Oczywiście na tym poprzestać nie zamierzamy. W dalszej perspektywie chcemy też organizować msze tradycyjne, żałobne za właśnie dusze, w których będziemy modlić się za wszystkich tych zmarłych, których nam podacie. I w dalszej perspektywie będziemy też propagować modlitwę tradycyjnym oficjum za zmarłych, ale to już w przyszłości, tak? Na razie zobaczymy, jak to będzie funkcjonować na ten moment. Także jeśli jesteście zainteresowani podjęciem takiej inicjatywy, jeżeli chcecie brać udział w tej naszej grupie modlitewnej, to zachęcam Was do wysyłania maili. I jeszcze raz powtarzam, napiszcie maila, w którym wyrazicie chęć dołączenia do tej grupy i czy to od myślnika, czy po przecinku, napiszcie imiona swoich zmarłych, których chcecie, aby grupa się za nich modliła. Tak? My zamieścimy te imiona w tabelce i będą oni po prostu częścią
tej grupy duszczyścowych, za które będziemy się szczególnie modlić. Lux Eterna znaczy światłość wiekuista. Chyba nie muszę tłumaczyć nikomu, skąd taka nazwa. Pomyśleliśmy, że będzie po prostu tutaj pasować. Także drodzy katolicy, zarówno tradycyjni, jak i ci niezwiązani z tradycyjną mszą, nie miejcie nigdy kompleksów, jeśli chodzi o przekazywanie prawdy o istnieniu czyśćca i o cierpieniach, jakie te dusze przechodzą w czyśćcu, bo jest to prawda pewna i potwierdzona dogmatycznie. Jest to rzeczywistość, która jest realna i są to cierpienia, których realnie doświadczają dusze zmarłych, którzy jeszcze nie odpokutowali za życia swoich grzechów, którzy nie oczyścili się z ziemskich przywiązań, którzy jeszcze nie byli gotowi, żeby stanąć przed nieskalanym majestatem Bożym, dlatego że właśnie są skalani jeszcze tymi grzechami, które popełnili, tak? Więc nie bójcie się mówić o tej prawdzie, nie bójcie się mówić o tym, że te dusze cierpią w czyśćcu, ponieważ tylko znając tę prawdę, jesteśmy w stanie podejmować prawidłowo modlitwy za zmarłych, jesteśmy w stanie prawidłowo myśleć o tej rzeczywistości, jesteśmy w stanie tym duszom po prostu pomagać. No i oczywiście zapraszam do udziału w tej naszej grupie modlitwy za zmarłych. To by było tyle na dzisiaj. Dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.